Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was na wtorkowym przeglądzie technicznym. Startujemy sobie od wykresu euro-USD, czyli główna para walutowa na interwale 4-godzinowym w tym przypadku. No i generalnie cały czas pozostajemy tutaj w tej strefie popytowej na wykresie ETK, chociaż martwić może fakt właśnie tego czasu, kiedy ten poziom jest testowany i brak jest większej reakcji. Więc generalnie jakichś mocnych już tutaj nadziei nie przywiązuję do ewentualnie wykorzystania tej strefy prowzrostowo. Zostawiam sobie jeszcze tutaj margines powiedzmy jednej, drugiej H4. Automatycznym zabezpieczeniem ewentualnie, jeżeli taki sygnał zostałby wygenerowany, byłoby dla mnie to low z tej świeczki z dnia wczorajszego, godziny popołudniowe. To są okolice 1.08.72.73. No ale na razie jak tak spojrzymy sobie na wykres, na to się nie zapowiada, tak? No sam poziom FS100 to są okolice 1.0880, więc tutaj potencjalny zysk do ryzyka całkiem fajny mógłby być, jeżeli udałoby się z tych parametrów wejść, zabezpieczając tutaj na niecałe 10 pipsów, no ale potrzebujemy do tego wyraźniejszego sygnału, czy w ogóle sygnału prowzrostowego właśnie z tego pułapu, tak? Że ta korekta zostanie ostatecznie jednak utrzymana. Tutaj potrzebujemy jeszcze trochę poczekać, żeby ta decyzja zapadła, żeby rozwiązanie się pojawiło. W przypadku GBP USD również interwał 4-godzinowy. Tutaj spojrzę jeszcze na datę. Tak naprawdę piątek był dosyć spokojny i oczywiście dzień wczorajszy zakres wahań przez całą sesję nie przekroczył 40 pipsów, więc tutaj można powiedzieć, że na kablu poniedziałek nuda po prostu, tak? No 40 pipsów na całą sesję, no to nie jest żaden wynik. Czekamy na więcej, bo mamy wyznaczoną strefę wsparcia, ten zielony poziom 1,28, 75, 78. To jest klaster dwóch mierzeń, 161,8 tutaj z tego lokalnego podbicia i z całego swingu wzrostowego 38,2. Bardzo precyzyjnie można powiedzieć nam się tutaj to klastruje, wypada nam gdzieś tam w obrębie maksymalnie 5 pipsów, więc jak na interwał 4-godzinowy bardzo fajna strefa względem bieżącej wyceny około 35-40 pipsów. No jeżeli będzie to zmienność jak wczoraj, to dużo, ale jeżeli będzie to zmienność jak na przykład w ubiegłym tygodniu czy poprzednich tygodniach, to może to być jedna H4 nawet, także tutaj ta strefa na kablu powinna być dosyć często przez nas podglądana, weryfikowana, czy rynek tutaj zbliża się do niej i jakie będą też reakcje ewentualnie po jej osiągnięciu. W przypadku UIKA, tak, USDJPY, interwał jednogodzinowy, tutaj większych rozstrzygnięć też nie mamy na sesji poniedziałkowej, na otwarciu tygodnia, zmienność powiedzmy gdzieś tam przyzwoita, jakbyśmy sobie wczorajszą sesję sprawdzili, do tego zakresu było, no, przesadziłem trochę z tym początkiem. Tego zakresu mamy około 130-135, więc nie możemy na zmienność narzekać właśnie w przypadku tego rynku, jak to było w kontekście dwóch poprzednich par walutowych głównych. Tutaj na UIK-u trochę bliżej jesteśmy dolnej strefy, dolnej bariery. Okolice 155,60. Natomiast ta górna wynikająca z mierzenia 38,2 raz bardzo fajnie technicznie zaksięgowana reakcja książkowa. Przypomnę kurs 157,80 od dołu 155,60 i tak naprawdę czekamy, tak, pomiędzy tymi barierami. Być może tutaj jakiś nam trend boczny się zarysuje i będzie można też pograć tutaj od bandy do bandy z dosyć małym ryzykiem, bo taka gra zawsze gdzieś premiuje ten stosunek zysku do ryzyka też, ale potrzebujemy też oczywiście, żeby to nam się bardziej zarysowało, bo na razie mamy jedno odbicie, drugie odbicie, to na pewno jeszcze za mało, żeby ocenić fakt, że będziemy teraz przez dobrych kilka sesji poruszali się bokiem. Potrzebujemy tutaj jeszcze kolejnych reakcji. Na razie o poranku patrzę po godzinie 8, ta H1 lekko wzrostowa, ale to wszystko prawdopodobnie rozegra się po otwarciu już rynków kasowych w Europie, a tym bardziej na sesji amerykańskiej. Co do złota, mamy osiągniętą 50 na złocie. Oczekiwana strefa
wsparcia na rynku złota. Wczoraj, patrzę, tak rano jak nagrywałem, byliśmy mniej więcej tutaj w tych okolicach. Fajne pociągnięcie w dół się pojawiło. Na sesji amerykańskiej sygnał prowzrostowy na tej formacji świecowej młota. Podbicie na razie dosyć skromne. Jest powrót na sesji azjatyckiej. No i teraz o poranku testujemy ponownie 50 i myślę, że teraz przed nami kluczowe godziny, jeżeli chodzi o obronę tego poziomu popytowego. Na razie automatycznie można stwierdzić, że tutaj zabezpieczenie otrzymujemy poniżej właśnie tej świecy z dnia wczorajszego, tej świecy sygnałowej, okolice 2383, 2390 na liczniku, czyli ten obszar zdecydowanie popytowy. Natomiast jeśli chodzi o jakieś decyzje, to zdecydowanie warto poczekać na kolejne świece. Można też posiłkować się interwałem jednogodzinowym. Tutaj gdzieś to może nam przypominać powoli formację odwróconej głowy z ramionami, czyli lewa część głowa i prawa część. I myślę, że te H1 jako interwał taki trochę wyprzedzający mogą być optymalne ewentualnie do podejmowania jakiejś decyzji. Tak? Ta obecnie jest godziny 8 i kolejna, czyli szukamy przede wszystkim świec białych, świec wyciągniętych od dołu, czyli z długim dolnym cieniem. I wtedy gdzieś może to przechylić naszą decyzję ku do zajęcia pozycji długiej tutaj na złocie.